Cześć, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Jacek Gałuszka. Od 18 lat zajmuję się pomaganiem psom i ich właścicielom w tym, żeby mogli rozwiązać swoje problemy, dogadać się i prowadzić razem szczęśliwe życie. Cieszę się bardzo, że jesteście tutaj ze mną. Witam bardzo Jadwigo, Justyno, cześć. Od razu, słuchajcie, Justyna na dzień dobry zapodała nam temat, także pozwólcie, że od razu się do niego odniosę, czekając jeszcze na tych, którzy do nas dołączą. Zapowiedział się też Łukasz, ale nie będę zdradzał historii, bo po prostu jest ona piękna i powiedział, że sam ją opowie, więc zacznijmy od Justyny. I co zrobić, jak pomóc psiakom w te upały? Pierwsza rzecz, niestety wstawać wcześniej, żeby wyjść z psem na spacer, zanim zrobi się nieznośnie. Po prostu psy mają dość ograniczoną możliwość termoregulacji i potrafią wymieniać ciepło z otoczeniem poprzez zziajanie, czyli dyszenie. Jeżeli na przykład pies nie ma takiej możliwości, albo na przykład nosi, nie daj Boże, kaganiec taki, wiecie, nylonowy, to on po prostu może się bardzo szybko przegrzać. Czyli pierwsza rzecz, chodzimy wcześnie rano na dłuższe spacery. Piąta godzina, szósta jest ok. W ciągu dnia tylko szybkie siku. Wieczorem też jest ok. Nie przekarmiamy zanadto psa, natomiast dajemy mu zawsze dostęp do świeżej, chłodnej wody. I tutaj też taka prośba, nie dawajcie psom wody z lodem, lodu albo zamrożonego jedzenia, dlatego że wtedy łatwo możecie niestety spowodować, że się przeziębi. Tak samo, jeżeli macie w domu klimatyzator albo macie po prostu jakieś takie urządzenie chłodzące, to nie pozwalajcie psu leżeć nosem przy tej kratce klimatyzatora, dlatego że to też spowoduje najprawdopodobniej to, że będzie miał zapalenie gardła. Więc takie rady. Jeżeli natomiast pies jest przegrzany, czyli widzicie, że ciężko dyszy, ma czerwone bardzo śluzówki i no, coś się z nim dzieje, to po prostu tu staramy się go schłodzić, tylko nie tak, że go wrzucamy do zimnej wody, dlatego że może dostać szoku termicznego, ale bardzo delikatnie schładzamy okolice głowy, szyi, brzucha i łap. I to tyle możemy zrobić. Ale powiem Wam też, może to nie będzie bardzo popularne, co powiem, ale przez wiele lat, kilka lat jeździłem do Bułgarii, nie wiem, czy to jest z nami Ala. Może jest, to się pewnie odezwie. Nie ma jeszcze. Jeździłem do Bułgarii i tam w lato po prostu takie temperatury jak tutaj, to jest po prostu miły chłód. Naprawdę. Znaczy tam jest tak ponad 35-6 stopni nieraz. I wiecie, co robią psy? Tam jest bardzo dużo psów bezdomnych. One oszczędzają energię, odpoczywając w ciągu dnia. Więc aktywność tych psów rzeczywiście jest bardzo wcześnie rano i po zmroku. A resztę czasu sobie gdzieś tam znajdują trochę cienia i po prostu w nim leżą. I mimo że temperatura na zewnątrz jest tak wysoka, to jakoś dają sobie z tym radę. Także nie jest też prawdą, że biedny pies, który wyjdzie na zewnątrz, od razu umrze z tego upału. No tak samo jak my nie umrzemy, jak wyjdziemy na chwilę na zewnątrz. Natomiast no wszystko, słuchajcie, w granicach rozsądku. Czyli te pomysły, które Wam podałem, myślę, że dla każdego człowieka są możliwe do zrealizowania. I już. Dobra, jeszcze patrzcie, parę osób tutaj do nas dołączyło, bardzo się cieszę. Kogo jeszcze mogę przywitać? Magdę, Daria, cześć, Joanna, Patrycja, cześć, Jarek jest, Anna, Angela, Piotrek, cześć bracie, Sara, zdążyła na żywo, tutaj słuchajcie, jeszcze podrzucę Sarę, która nam napisała, wreszcie zdążyłam raz na żywo. Cieszę się. Klaudek nie chce hasać, dopiero wieczorem po 22 robimy dłuższy spacer, a w ciągu dnia okupuje zimne kafelki w łazience. No widzisz, jaki mądry pies. Klaudek jest bardzo mądrym psem, małym rudzielcem słodkim, który no,
po prostu reguluje sobie temperaturę. Słuchajcie, psy mają instynkt, one wiedzą, co robią, więc naprawdę nie musimy aż tak strasznie się przejmować. Jeżeli tylko damy im możliwość na prezentowanie naturalnych zachowań, to one to zrobią. Na przykład moja frela, jak wychodzimy na spacer w ciągu dnia, to robi wszystko, żeby nie iść po asfalcie i po rozgrzanym bruku. Idzie sobie trawnikiem, potem idzie w jakimś tam cieniu, który jakiś samochód rzuca. No i tyle. No i ona jakoś sobie z tym radzi. Więc rozsądek i umiar to jest coś, co nam na pewno pomoże. Już wam mówię, co Jarek pisze, czy można osolić. Dobra, jeszcze o tym upale widzę. Dobra, okej, temat na czasie. Czy można dać psu zimny ręczniczek? No można, tylko znowu nie nakrywamy go tym ręcznikiem, bo on będzie działał jak termos, tak? Czyli zamiast ułatwić psu wymianę ciepła, to on spowoduje, że ten pies będzie po prostu zamknięty w takim kokonie termicznym. Także nie. A na to, czy można dać zimny? Jak zimny? Słuchajcie, często, i to zresztą lekarze weterynarii wam potwierdzą, że w czasie upałów, jeżeli ktoś jest nadgorliwy i stara się za bardzo psa schłodzić, to co spowoduje, to będzie prawdopodobnie zapalenie gardła. Więc psy mają coś takiego, jak my mamy anginę, to one też mogą mieć zapalenie gardła, więc nie uszczęśliwiajmy ich na siłę i nadmiernie. Aleksandra pyta, jaką tematykę możemy poruszyć. Dzisiaj będzie przede wszystkim o szczeniakach, ale jeżeli masz jakieś pytanie, to oczywiście możesz je zadać i postaram się pomóc. Słuchajcie, pytania takie typowo weterynaryjne, ja bym sugerował jednak zadawać lekarzom weterynarii. Ja nie jestem lekarzem weterynarii, jestem asystentem lekarza weterynarii, czyli co najwyżej ja mogę mu przynieść, wiecie, wiadro z wodą i powiedzieć, panie doktorze, proszę przygotować elektrolity dla psa. Ale myślę, że po prostu normalna woda. Może być tak, że tam ktoś doradza odrobinę soli, ale słuchajcie, matka natura jest tak dobra w swoich rozwiązaniach, że jeżeli tylko jej nie przeszkadzamy, to po prostu ona sobie poradzi. I jeszcze Emilia napisała, że biedulka leży w kojcu ze szczeniaczkami, ledwo zipie. Ale jest bardzo dzielna i w wolnym czasie zimna łazienka jest luksusem. A, rozumiem, że ma szczeniaczki. Ale fajnie. No, słuchajcie, ja się też pochwalę, że tatuś mojej frelki dzisiaj został czempionem Polski. O, i już składaliśmy gratulacje. Okej, teraz jeszcze czekamy na Łukasza. Czy Łukasz gdzieś tutaj się może pojawia? Nawet do niego napiszę. Bo jak go nie będzie, to ja to powiem. Dobrze. I mamy tutaj Dariusza. Co ze szczeniakiem bulteriera, który gryzie właścicieli? Zaznaczam, że chodzimy już na psie przedszkole. Świetne pytanie na rozpoczęcie tego tematu, który dzisiaj właśnie przygotowałem dla nas, bo będzie to temat o tym, jakie najczęściej pytania padały podczas webinaru i o co pytają właściciele szczeniąt tak w ogóle. Otóż słuchajcie, gryzienie po rękach jest, czy gryzienie właścicieli jest dla psa, dla szczeniaka czymś absolutnie normalnym. Już wam powiem dlaczego. Dlatego, że on, będąc ze swoją mamą i rodzeństwem, w ten sposób poznawał świat. Pies nie ma innego sposobu na to, żeby dowiedzieć się, czy jakby zadać pytanie, jak coś zrobić i popatrzeć, jaka będzie reakcja. Jeżeli on za mocno swoją mamę albo rodzeństwo ugryzie, to może mieć dwie reakcje. Jedna będzie taka, że po prostu ten braciszek, siostrzyczka, mamusia sobie odejdzie i po prostu zostawi go samego, albo niestety oberwie od nich, tak? I wtedy uczy się, że gryzienie zbyt mocno po prostu się mu nie opłaca. I teraz, kiedy taki szczeniak przechodzi do naszej rodziny, to on nie wymyśli w magiczny sposób, że my nie jesteśmy psami, tylko on myśli dalej tak samo jak to pies. Czyli skoro
my jesteśmy znowu jego nowym otoczeniem, nową rodziną, no to on dalej myśli po psiemu. I teraz nasza rola polega na tym, żeby wyznaczyć mu granice i pokazać, jakie teraz zasady obowiązują. Teraz są takie przedszkola, do których właśnie możecie pójść, gdzie bardzo dużą wagę przywiązuje się do nauki posłuszeństwa, takiego podstawowego posłuszeństwa. I wtedy uczymy szczeniaka tam siadania, warowania, wchodzenia na miejsce, chodzenia na smyczy, przywołania i tak dalej, i tak dalej. I to są wszystko umiejętności jakby z dziedziny sztuczek. Natomiast zaniedbujemy wychowanie go, czyli nauczenie go, żeby umiał kontrolować swoje emocje, umiał się uspokoić na przykład hasło spokój, tak jak ja to robię na przedszkolu, żeby umiał podążać za swoim przewodnikiem, że nie musimy też cały czas na przykład karmić go smakołykami. Więc w ogóle smakołyki przy nauce stylu życia nie są bardzo dobrym pomysłem. Popatrzcie, przecież psia mama czy rodzeństwo nigdy nie daje smakołyków psu, tak, szczeniakowi. A mimo tego on się wielu rzeczy dowiaduje. Więc o smakołykach ja bym chciał w ogóle zrobić osobny jakiś materiał, bo to jest często coś takiego, co staje pomiędzy człowiekiem i jego psem, nie? Czyli jest człowiek, smakołyk, pies. I potem jak nie ma smakołyka, to nie macie psa. Prawda? Czyli pies będzie was słuchać pod warunkiem, że macie smakołyk. Ale tutaj nie o to jest pytanie, tylko Dariusz pyta o właśnie szczeniaka, który gryzie właścicieli. Ja na tym moim kursie psie przedszkole w 2 minuty pokazuję dokładnie technikę, którą ja wykorzystałem i wykorzystuję. My to robimy też w przedszkolu Wesołej Łapki, która właśnie uczy, jak konkretnie postępować z takim psem. Jeżeli masz takiego psa, który cię gryzie, to coś, co bym ci doradził już w tej chwili natychmiast, to jest zaprzestać wszelkiej interakcji z takim psem, dać mu ochłonąć, ewentualnie ponowić tą interakcję z nim. Tak? Więc po prostu, i żeby ci tylko do głowy nie przyszło, to co niektórzy robią, bo tutaj też takie pytanie się pojawiało, jak karać szczeniaka, żeby nie przyszło ci do głowy, żeby go gdzieś tam łapać za kark, albo przyduszać do ziemi, albo go szarpać, bo tak na pewno nie robi psia mama, na pewno nie. I powoływanie się na sukę, że ona tak postępuje, więc my też powinniśmy, jest absolutnie nadużyciem. Jest już Łukasz z nami, ale żeś normalnie wysmażył posta na cały ekran. Webinar otworzył jeszcze szerzej oczy. I też a propos bull teriera. Że webinar, który ja prowadziłem we czwartek 27, że gdybym wiedział, to wszystko z moim bulkiem byłoby jeszcze lepiej i trochę prościej. Ale co się wydarzyło po webinarze i po filmiku z Jerry 01? Pomyślałem sobie, fajnie byłoby mieć jeszcze jednego pieska, szczeniaczka rzecz jasna. Przeglądam przedwczoraj lokalne forum i widzę znalezionego pięknego wilczka, małego, następnego dnia kolejny u innej osoby, bardzo podobny. Zadzwoniłem do jednej i drugiej osoby i okazało się dalej, że było tych piesków 8 w norce. 4 się już znalazły, jeden nad jeziorem, reszta dotarła do Rudzi. Jeden z nich, a w zasadzie Sunia, dotarła do sąsiadów na ulicy Reja, a następny piesek miał zawsze nazywać się Rej. Postać ze Star Warsów. To był znak. Jest już z nami w domku. Super, Łukasz. Co za fantastyczna, popatrzcie, wiadomość. Fantastycznie, ja się wzruszyłem, wiesz, że szczenior jest już z wami w domku. Teraz musiałbym chyba, tak zrobię, że wam właśnie udostępnię wam ekran, żebyście zobaczyli, jaki on jest słodki. Patrzcie, to jest Rej. Brawa wielkie dla Łukasza za wielkie serducho, za przygarnięcie tego malucha, po prostu wow. No to teraz nie wymigasz się od psiego przedszkola. Nie wymigasz się.
Super. Wiecie co? Ja ten webinar prowadziłem naprawdę właśnie z takim nastawieniem, z takim pragnieniem, żeby on był pomocny, żeby on wam naprawdę pomagał. No bo po co miałbym marnować wasz czas po to, żeby gadać tutaj rzeczy nieistotne? Tak? Nie, o to mi chodzi. Chodzi mi o to właśnie, żebyście uczyli się, edukowali, żebyście byli po prostu mądrymi, świadomymi przewodnikami, opiekunami waszych psów. Także wielkie, wielkie Łukaszu, gratulacje. Ja ci dam ci jakoś, nie wiem, czy ci mogę dać serduszko. Nie, bo to jest mój webinar, to jest mój live. Ale dostaniesz ode mnie na pewno jakiś, wiesz, komentarz na twoim profilu i serduszko też. A jeżeli wam się to też podoba, co Łukasz zrobił dla Reja, to też możecie dać mu serduszko i mu powiem, że mu daliście. Okej. Okay. Fantastycznie. No to teraz słuchaj, 1,5 kilo ma Rej. O, jeszcze mam jedno zdjęcie, jeszcze wam pokażę. Co, cieszmy się, celebrujmy. To są fantastyczne, fantastyczne chwile, których możemy się cieszyć. Proszę bardzo, to jest Rej, który sobie leży chyba gdzieś pod jakąś kanapą czy czymś takim. No bo po to mamy psy, żeby nam i im było ze sobą dobrze. Teraz o tutaj słodycz. Maja napisała, że słodycz. No pewnie, że tak. I gratulacje. Karolina tutaj napisała: Jarku, nie reaguj w ogóle na piszczenie i lękliwość swojego psa. To długi proces, ale działa. Moja Sunia petard i butelek plastikowych się bała i wielu innych rzeczy. Zaczęłam ignorować jej zachowanie i kontynuowałam to, co robię. Psiak szybciej się uspokajał i wówczas bach, nagroda i z biegiem czasu psiaczek może się i wystraszy, ale będzie dążył do tego, żeby szybko wrócić do równowagi koło ciebie, bo ty nie panikujesz. Tak, jest taka zasada, że zawsze powinniśmy udzielać naszemu psu wsparcia. Ja troszeczkę, pozwólcie, zmniejszę ten komentarz, żeby było więcej widać. I takie niektórzy właśnie mówią, żeby w ogóle ignorować to, że pies się czegoś tam boi, że nie chce gdzieś podejść, żeby to ignorować. On bardzo uważnie obserwuje waszą reakcję. On patrzy, co wy zrobiliście w danej sytuacji, w danym momencie i uczy się, jak na podobne zjawiska reagować. Więc jeżeli nadmiernie poświęcicie uwagę jakiemuś zachowaniu czy zjawisku, które zaniepokoiło szczeniaka, to rzecz jasna on będzie się uczył, że tak należy reagować. To jest też powód, dla którego lękliwa suka będzie prawdopodobnie wychowywała lękliwe potomstwo. Tak? Im bardziej stabilna psychicznie suka, tym bardziej zachowuje się tak, jak tutaj Karolina napisała, że po prostu niezwracanie uwagi na to, że psiak się tam czegoś wystraszył, powoduje, że on mówi: OK, nie ma się czego bać, to ja się nie boję, to już po prostu będę spokojniejszy. Natomiast pułapka tego myślenia jest taka, że jeżeli twój pies naprawdę potrzebuje twojego wsparcia, a ty mu go nie udzielisz, to on traci do ciebie zaufanie. Gdzieś już mówiłem to na webinarze, ale powtórzę chętnie tutaj też. Nie możecie wzmocnić strachu. Strach jest emocją. Nie możecie bać się bardziej, dlatego że ktoś wam dał, nie wiem, 100 zł. Jak wam dam 100 zł, bo się boicie, będziecie się bali bardziej? No nie. Tak samo pies. To wzmacnianie strachu to jest jakiś mit po prostu, który funkcjonuje od lat. Natomiast można wzmacniać reakcję, czyli jeżeli jest jakieś zjawisko, które powoduje odruch orientacyjny, co to? I wy zaczynacie panikować, to pies uczy się, że taka reakcja jest oczekiwana w tej sytuacji. I dlatego tutaj ta rada Karoliny jest bardzo cenna, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli trzeba, to udzielamy jak najbardziej wsparcia. No i teraz tutaj serię jeszcze gratulacji dla Łukasza, proszę bardzo. Widzisz, Łukaszu, słodziak, jaki słodziak. Zaraz będą następne. Tutaj jeszcze Jadwiga napisała: Rej jest cudny, niech dobrze się chowa. Słuchajcie, mamy normalnie imprezę. Justyna pisze, że słodziak. Dominika daje ci serduszka.
Łukasz, brawo, Łukasz, jesteś wielki. Widzisz, ile masz wsparcia od naszych przyjaciół z Facebooka. Serduszko dla Łukasza i od Steli masz serduszka. Cudownie. Teraz wracamy na chwilę do tematu. Nasz pies obserwował naszą reakcję, jakby pytał, co teraz. Gdy my nie reagowaliśmy, on też. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Czasami tak jest, że pies po prostu coś tam go niepokoi, patrzy, mówię, a co ty na ten temat myślisz? Jeżeli wasza reakcja jest taka, nic się nie dzieje, to pies podejmuje decyzję, no to ja się w takim razie tym nie przejmuję, wraca do siebie. Natomiast jeżeli będzie za bardzo dużo takich reakcji gwałtownych z waszej strony, no to pies po prostu będzie to obserwował, będzie wyciągał wnioski. Zdzisława pisze, wsparcie dla psa to podstawa. No, tak jak w każdym budowaniu relacji, więzi, to wsparcie drugiej osoby, czy drugiej istoty w tym wypadku jest po prostu bezcenne. Jeżeli macie psa, który potrzebuje od was tego wsparcia, no to musicie mu go dać. To jest wasz, za przeproszeniem, psi obowiązek. I też pytanie... Trzyletni pies to już nie szczeniak, ale boi się miseczek na stoisku. Nie chce mi jeść z miski. To zmień miskę. Czasami to jest, słuchajcie, najprostsze właśnie rozwiązanie. Aleksandra nas pyta o dwa jorki. Jeden 5-letni, drugi 8-miesięczny. Po pierwsze, wychodząc z osiedlowej klatki, szczekają, są bardzo rozdrażnione, bo ten młodszy podchodzi do ludzi i chce ugryźć obcych po nogach. Ostatnio ugryzł sąsiadkę w windzie, kiedy wchodziłem z nim do windy. Co można na to poradzić? Nerwowość i agresja, tak samo nie lubi obcych w domu. Też zachowuje się wobec nich agresywnie na początku, później jest ok, wobec właścicieli jest kochany. Od kiedy ty je masz, Aleksandro? Tak? Czyli jak przebiegał proces właśnie socjalizacji, wychowania tych, przepraszam, psów we wcześniejszym okresie życia. Dlatego, że tego typu reakcje często są powodowane niepewnością i pies nie ma innego wyjścia, jak właśnie gryzienie. Więc ja bym starał się przede wszystkim pracować z psem, kiedy jeszcze taka reakcja się nie utrwaliła, nie stała się nawykiem. Jeśli to jest niemożliwe, no bo już się stało, mleko się wylało, sorry, to wtedy warsztaty naprawcze albo kurs Super Pies, dlatego że musisz po prostu nauczyć się tego procesu, co robić konkretnie, czyli jak uczyć psa opanowywania emocji. No, tego się nie da w jednym zdaniu wytworzyć. Generalnie staramy się dać mu takie poczucie, że my jako ludzie to kontrolujemy, co się dzieje, i on nie musi. Tak? Czyli sytuacja, kiedy ja mówię na przykład komendę spokój, pies wie, że ok, ja mam ogarniętą sytuację, on nie musi się angażować. No i tak ostatnio nawet wam powiem, że w piątek kończyłem dwie grupy warsztatów naprawczych i zgodnie z moją zawsze obietnicą na pierwszych zajęciach, kiedy nikt nie wierzy, że to jest możliwe, to ja obiecałem moim studentom, że ostatnie zajęcia, idziemy do knajpy, ja im funduję po prostu, co chcą, a oni się cieszą towarzystwem swoich psów. No i tak było. Także jest to do ogarnięcia też w późniejszym wieku, ale nie jest to tak proste i łatwe jak ze szczeniakami. Dlatego ja bardzo, bardzo, bardzo bym was zachęcał do tego, żebyście pracowali z psem. Jeżeli macie szczeniaka, pracujcie z nim, nie marnujcie czasu, dlatego że pies nie ma tyle czasu, ile się nam wydaje. Popatrzcie, pies żyje kilkanaście lat. Załóżmy, że jeśli człowiek żyje kilkadziesiąt, powiedzmy tam 70, 80 lat, to porównując długość życia psa i człowieka, to nasze tygodnie albo nasze dni płyną dla psa jak tygodnie albo miesiące, zwłaszcza we wczesnym okresie. Tym między, powiedzmy, 3. a 16. tygodniem życia, czy 16. tygodniem życia, mózg zwiększa swoją objętość 10-krotnie u psa. Wyobrażacie sobie, jakie to jest tempo, a niektórzy biorą sobie szczeniaka i po prostu nic z nim nie robią, bo mają czas.
Na co? Na co pytam? Nie macie czasu. Jak macie szczeniaka, to do roboty od razu. I teraz jeszcze pytanie jest tutaj od Łukasza. Prośba. Wiem, że jest córką dzikiej suczki. Ojciec nieznany. Wyła w nocy, jak przybysz z północy. Może jest to jakiś trop do drogi alimentacyjnej. Bardzo kontaktowa, niczego się raczej nie boi. Idzie do przodu, w domu dwa koty, dwulatka, typowy bulek, a ona jakby to widziała całe życie. Sporo już musiała przeżyć. Proszę o rady dla półdzikich szczeniaczków. Napisałeś mi tutaj, że ma 6-8 tygodni, więc socjalizacja jak najbardziej rozsądna, jak najbardziej taka intensywna i planowa, ale socjalizacja. I dlatego, wiesz co ja zrobię? Ja wiem, co ja zrobię. Ja po prostu spróbuję znaleźć Wam ten kawałek mojego webinaru, na którym ja mówię o tym i po prostu Wam go na chwilę odtworzę, dobra? A później do tego wrócimy, ok? Tak dzień zrobimy. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Kłaniam się Wam serdecznie. Tylko muszę znaleźć... Jacek Gałuszka. Czekaj, Gałuszka. I ja tutaj po prostu chcę... socjalizacja. Tu będzie socjalizacja. I ten kawałek Wam po prostu odtwarzam. Mamy dzisiaj... Dobra? I zaraz do Was wracam. Wątpliwej jakości. Dlatego dzisiaj problemem jest właśnie nadmiar wiedzy, ale wiedzy o wątpliwej jakości. Bardzo Was przepraszam. Przejdźmy teraz do tego, jak rozwija się szczeniak. Otóż rozwój szczeniaka oczywiście zaczyna się psychiczny, mówię psychiczny rozwój, już w łonie matki. Nie wiem, czy wiecie, ale ma na przykład znaczenie, jakie emocje przeżywa suka, która jest w ciąży. Jeżeli ona jest zestresowana, przestraszona, jeżeli jest często poddawana wysokiemu poziomowi stresu, to może się okazać, że szczeniaki, które ona urodzi, też będą miały tendencję do właśnie takiego reagowania strachem na różne zjawiska. Po porodzie oczywiście zaczyna się ten okres, w którym matka odgrywa najważniejszą rolę w wychowaniu psa, ponieważ to ona tak naprawdę uczy go, jak to jest być psem. W tym pierwszym okresie życia, mniej więcej do 12 tygodnia, czy właściwie 12 jest miesięcy, 12 miesiąca życia, mózg psa zwiększa swoją objętość dość gwałtownie, ale najbardziej do 4 miesiąca. Popatrzcie, 10-krotnie. Pomiędzy tym momentem, kiedy pies się rodzi, tak, a 4 miesiącem mamy 10-krotnie zwiększoną objętość mózgu psa. A później już tylko, popatrzcie, o 20 cm sześciennych. I kiedy pies jest dorosły, to ma mózg wielkości cytryny. Takiej, cytrynki, pięści. I to wystarcza, zupełnie mu wystarcza, żeby całkiem dobrze się w życiu odnaleźć. I dlaczego pokazuję Wam tutaj ten obrazek? Nie tylko chodzi o to, że następuje dramatyczny rozwój wielkości, jakby wielkość mózgu się zwiększa, ale zwiększa się też ilość połączeń w mózgu. A od tej ilości połączeń zależy jakość reakcji w późniejszym życiu. Im więcej jest tych połączeń, tym bardziej elastyczna jest ta reakcja. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś miejscowość, do której możemy dojechać z wielu stron na kilkanaście czy kilkadziesiąt sposobów. Tak? Więc jeżeli jakaś droga zostanie zablokowana, możemy łatwo znaleźć objazd. Jeżeli jest tylko jedna droga prowadząca do tej miejscowości, bardzo mi przykro, ale nie znajdziemy objazdu. Coś podobnego można by powiedzieć jest analogicznie, jeśli chodzi o właśnie połączenia nerwowe w mózgu. Im jest dobra, jesteśmy. Słuchajcie, być może chcielibyście obejrzeć sobie jeszcze ten webinar, co nie słychać. Jezu, czego nie słychać? Bardzo cicho. A, że bardzo cicho.
To przepraszam Was bardzo, ale nic straconego. Jeżeli ktoś z Was chciałby obejrzeć sobie ten webinar na spokojnie, ja go mam dla Was dostępny, proszę bardzo, tutaj macie do niego bezpośredni dostęp i zachęcam ogromnie do tego, żeby sobie ten webinar zobaczyć. Ja chciałem jeszcze wrócić tutaj w tym kontekście do tego pytania, które zadałeś Łukaszu, tylko muszę sobie je tutaj odnaleźć. O, właśnie. To jest to. Czyli jeżeli mamy dziką suczkę, która już przekazała pewne wzorce reagowania tej twojej, temu twojemu psiaczkowi, szczeniaczkowi, to od jutra bierzesz urlop i codziennie, planowo, po prostu prowadzisz go w te miejsca, z którymi on będzie miał do czynienia później. Jak masz bulka, który jest już fajny, dorosły, on może ci bardzo, bardzo pomóc w wychowaniu tego psa. Także to jest fantastyczna historia, fantastyczna sytuacja w ogóle, że masz drugiego psa, który może być trochę takim psim, wiesz, psią nianią dla tego szczeniaka. I ona ma dwa latka i jeszcze do tego masz koty, więc po prostu one będą też pokazywać świat temu maleństwu. Ale twoja rola, zapraszaj, codziennie w domu rób imprezę, zapraszaj gości, wiesz, każdy chce zobaczyć szczeniaczka, także zapraszaj ludzi, dzieci, wiesz, starszych, młodszych, co ci tylko przyjdzie do głowy. Im więcej różnych fajnych rzeczy delikatnie, to tym oczywiście lepiej. Jakbyś potrzebował więcej informacji, to ja oczywiście chętnie ci pomogę. Więc odezwij się do mnie też na Facebooku, wiesz, coś ci tam chętnie podpowiem, jeżeli będziesz potrzebować. O, tutaj Magdalena napisała, że Szaki zachowuje się tak samo wobec szczeniaków, jak kiedyś twoja Ida wobec małych rodezjanów. Dumna jestem, szczególnie po tym, co razem przeszłyśmy po super psie. No powiem ci, ja też jestem dumny, jak mi to teraz piszesz. Bo pamiętam Szaki z Superpsa, to jest taki kurs, który prowadzę dla psów trudnych, wymagających szczególnej naszej troski i uwagi, a ona, popatrzcie, jak sobie świetnie radzi ze szczeniakami, a to z Irdą i małymi rodezjanami, to właśnie też jest na webinarze, także sobie na spokojnie zobaczycie. 9-letnia suczka już nie jest suką szczeniaczkiem i to jest, myślę, temat na osobny w ogóle wątek. Bo tu Karolina napisała, że marzy o wyżle weimarskim. Czy osobowość wyżła będzie mocno zakodowana, czy powieli zachowanie strachliwości starszej psiny? Nie. Nie, nie, słuchajcie, to nie jest tak, że pies powiela w taki sposób jeden do jeden wszystkie jakieś negatywne wzorce, które gdzieś tam czerpie od innego psa. Nie. Każdy pies ma swój jakby bagaż, z którym przychodzi na ten świat. To jest to, co ma w genach. I bardzo ważne jest, w jakich warunkach jest wychowywany przez matkę, czy ma kontakt z ludźmi, czy ma kontakt z jakimiś innymi rzeczami, czy jego środowisko jest bogate. Jeśli tak, to w ogóle nie musisz się obawiać. Jeśli masz z pewnego źródła psa fajnego, to absolutnie nie będzie powielać zachowań lękliwych starszego psa. To nie. Okej. Okay. O, Łukasz napisał, że dziękuję. No proszę bardzo. Kaszu, naprawdę zachęcam Cię do wiesz, przestudiowania uważnie psiego przedszkola, bo ja mam też ten kurs psie przedszkole w 2 minuty. I jakbyście, znaczy dlaczego w 2 minuty? No bo tam jest seria 12 filmów, każdy z nich trwa około 2 minut, po to, żebyście sobie mogli zmontować z tego własny scenariusz na pracę z tym, z czym jest problem. Bo jeżeli macie psa, który gryzie po rękach, tutaj była taka historia, macie psa, który jest nadmiernie jakiś tam, nie wiem, eksplorujący, nie przychodzi jak go wołacie, albo się boi czesania, albo jakieś ma inne problemy, no to po prostu tworzycie sobie scenariusz z tych kilku filmów i macie na przykład 6, 8, 10 minut treningu. Dla szczeniaka to zupełnie wystarcza
I tam jest kilka takich patentów, których nie macie nigdzie indziej, bo jest na przykład komenda spokój. Słuchajcie, ile razy właściciele szczeniąt mi dziękowali za komendę spokój. Ja mówię, słuchaj, to jest najcenniejsza rzecz, jakiej psa mogłem nauczyć w tym wieku, że zamiast biegać i szaleć i wariować i co, po prostu pada komenda spokój, a wypuszcza powietrze i się uspokaja. Tak? I wiecie, że później też to działa, bo ja to z Frelą przerobiłem, też to działa. Na komendę spokój ona po prostu się kładzie i tyle. Więc to fajnie działa. No i też właśnie takie polecenia nie rusz, tak, żeby pies po prostu nie brał czegoś do pyska na przykład. Dzisiejsza historia zresztą, nie wiem jeszcze jak się skończy, bo ona trwa, była taka, że dowiedziałem się, że taka roczna rottweilerka zjadła jedzenie, w którym ktoś, słuchajcie, umieścił kotwiczki takie wędkarskie, wiecie, takie z, no takie harpuny, takie się ryby jakieś łowi duże, nie? Kotwiczki i haczyki. I teraz ta rottweilerka po prostu połknęła to jedzenie i dwie te kotwiczki znalazły się u niej w żołądku. W tej chwili trwa jej operacja. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale patrzcie, co za ludzie, nie? Wyrzucają takie rzeczy w środku miasta i to jeszcze na terenie czyjejś działki, ewidentnie po to, żeby zrobić krzywdę psu, który to zje, tak? Bo jaki jest inny powód wyrzucania haczyków na ryby czy kotwiczek na ryby na terenie działki? I komenda nie rusz, jeżeli ją zrobicie ze szczeniakiem albo fe, może mu uratować życie. Ja mówię, to jest jedna z takich komend ratujących życie. Komenda fe, komenda właśnie, czy nie rusz, komenda do mnie. Książkę napisałem na ten temat za mną, zresztą tam widzicie, nie, tam, muszę tak pokazać. O, aria do mnie. Widzicie? Tu, aria do mnie. To jest moja pierwsza książka o przywołaniu. I to jest kolejna komenda ratująca życie, dlatego że jeżeli pies ma 100% przywołanie, no to jak go zawołam, to do mnie wróci i już. Więc tutaj mówimy o tym przedszkolu właśnie po to, żebyście zobaczyli, że tak naprawdę już w wieku szczenięcym możecie nauczyć psa, jak ma reagować w takich sytuacjach, tak? Czyli komenda nie rusz, komenda spokój. No fantastycznie, no, idziecie gdzieś z psem, on jest trochę podenerwowany, zdenerwowany, mówicie spokój, spokój, nie? To spokój, to się wyluzowuje. Więc również do niedzieli macie możliwość, żeby mieć to przedszkole dla szczeniąt w bardzo wyjątkowej cenie, bo tam normalnie to cena tego przedszkola jest chyba 490 zł na 2 miesiące, a teraz jest 145 zł na zawsze, tak? Ale tylko do niedzieli, później już tak dobrze nie będzie, dlatego że to jest specjalna promocja z okazji Dnia Psa, który przypada jutro. Jutro jest Międzynarodowy Dzień Psa, więc bardzo zachęcam do tego, żebyście jakoś to uczcili. Ja będę to czcił w Muzeum Śląskim o 18:00. Mam tam właśnie prelekcję na temat życia z psem. Przygotowany jestem, proszę bardzo. Psiakość, czyli jak lepiej zrozumieć czworonoga. Pokażę plan do kamery. Jestem przygotowany. I możecie też wpaść, jak macie akurat czas i ochotę, jutro w Katowicach w Muzeum Śląskim o godzinie 18:00. Bardzo fajne pytanie, zaraz do niego wrócę, ale jeszcze tylko o tym kursie wam powiem. I tylko w tej promocji dostajecie jeszcze dwa bonusy, czyli dostajecie trening klatkowy, który jest po prostu skarbem dla każdego właściciela szczenięcia i nie tylko szczenięcia, ponieważ jeżeli pies pokocha klatkę jako swoją norkę, to będzie w niej bezpieczny, to będzie się tam czuł fantastycznie. Jak będzie się, coś się będzie działo w domu, przyjdą jacyś goście, coś tam się będzie działo, to on sobie po prostu pójdzie do tej swojej norki. A kiedy wy wychodzicie, to on sobie tam czeka i łatwiej jest nauczyć czystości. Pies jest bezpieczny, więc nie zrobi sobie krzywdy, właśnie nie zje czegoś niedozwolonego i tak dalej. I drugi bonus, który też dostajecie tylko i wyłącznie do niedzieli, to jest dodatkowe szkolenie online
dla kursantów w formie nagranego webinaru 90 minut dodatkowej instrukcji, jak wykorzystać właśnie te wszystkie ćwiczenia z przedszkola. Właśnie tutaj Piotrek dopisał, że ta rotka, o której wam mówiłem przed chwilą, jeszcze jest operowana. No to jest ciężka operacja, no bo trzeba otwierać żołądek, tak, żeby wydostać te kotwiczki. Mam nadzieję, że tam się nic nie podziało złego i będę wam mógł powiedzieć przy najbliższej okazji, że jest wszystko ok. Trzymamy wszyscy kciuki i łapki, jak tylko możemy. Także takie dwa bonusy, czyli 90 minut wideo specjalnie dla kursantów plus trening klatkowy dostajecie. Normalnie trening klatkowy możecie mieć za 47 zł, a te dodatkowe 90 minut za 297. Czyli jak to podsumujemy, to macie po prostu za 145 zł dostęp do tego wszystkiego na zawsze. Jeszcze to podkreślam. Nie na 2 miesiące. Kolejne pytanie od Izy. Jak często powtarzać ćwiczenia, żeby psiakowi się utrwaliły na stałe? Ja uczyłam swego szczeniaka, żeby oswoiliśmy się z parasolem i po paru dniach już reagował bez strachu, gdy przy nim otwierałam parasol, więc myślę, że już ok. Ale po paru miesiącach znowu otworzyłam parasol i pies się mało o lodówkę nie roztrzaskał, tak się wystraszył. To, o czym piszesz, zresztą bardzo ci dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe i ważne. Ja sobie teraz tutaj zrobię, tak żeby nie było nudno. Ćwiczenia powtarzamy często, ale krótko. Tak? Czyli jeżeli na przykład mamy temat przerobienia parasola, mamy szczeniaka, to po prostu nie zaczynamy od tego, że mu otwieramy ten parasol po prostu przed nosem i on ucieka i tyle, bo się wtedy uwrażliwi zamiast się odwrażliwić, więc to jest ważna rzecz, tylko stopniowo zwiększamy trudność tego. Tak? Czyli najpierw ten parasol jest gdzieś z daleka, daje psu się z nim zaprzyjaźnić, potem gdzieś bliżej, powolutku. I to po prostu planuję, nie wiem, 2-3 razy dziennie robię taką sesję, krótko, 2 minuty, 3 wystarczy. Ale jeżeli później nie powtarzasz tych ćwiczeń, to następuje właśnie z powrotem takie jakby zapomnienie. No tak jak my ludzie też się uczymy, prawda? Jeżeli coś powtarzamy, coś ćwiczymy, to stajemy się coraz bardziej biegli. Jeżeli przestajemy to robić, no to trochę to zapominamy. Są takie, na przykład tak jest z nauką języków. Nie wiem, czy zauważyliście, że jeżeli mówiliście kiedyś jakimś językiem w miarę płynnie, ale po pewnym czasie przestaliście w ogóle mówić, to zapominacie i jest wam trudno się odnaleźć znowu w tym języku. Tak? Ale znowu, po przećwiczeniu tego jest łatwiej. I może dobra wiadomość jest taka, dla ciebie, Izo, jeżeli pozwolisz, że będę mówił po imieniu, bo niektórzy może sobie nie życzą, ale wiecie, to w internecie ludzie sobie mówią po imieniu, nie? Więc jeżeli nie macie nic przeciwko, to tak będę mówił na live'a, że jeżeli, to zauważysz, jeżeli na przykład jest tak, że się pies wystraszył, załóżmy, robisz tydzień przerwy, znaczy ćwiczyłaś, zrobiłaś tydzień przerwy, pies się przestraszył, to wrócenie do tego stanu, kiedy on znowu fajnie toleruje ten parasol, nie zajmuje aż tak dużo czasu, jak za pierwszym razem, tak? Co innego, gdybyś go straumatyzowała, czyli żeby to doświadczenie było jakieś takie mega trudne, to wtedy mamy takie zjawisko, które się nazywa one trial learning, czyli uczenie się od jednej próby. I wystarczy jedno doświadczenie, żeby po prostu mieć utrwaloną reakcję. Więc dlatego tak ważne jest stopniowe oswajanie psa z danym bodźcem. Nie od razu wszystko. Okej. Okay. O, mi też miło. Iza napisała. W Kołobrzegu nas nie ma. No nie ma nas, ale może zostaniesz trenerem, to będziemy. Jeszcze Daria napisała. Akurat jak Daria coś napisała, to mi mysz przestała działać, ale zaraz to ogarnę. Widzicie, ta złośliwość rzeczy martwych. Okej. Okay. U nas zostaw działa zawsze, tylko nie na kupę. Komenda zostaw leży schabowy, kiełbasa nie weźmie, ale jak znajdzie kupę, nie może się oprzeć. Dario, że zadam ci takie pytanie. A gdzie leży ta kupa? I, przepraszam, to nie jest aż tak głupie, jak się wydaje. Dlatego, że nie wyobrażam sobie, że wynosisz na zewnątrz schabowy, kiełbasę,
prawda? Ale też nie wyobrażam sobie, że rozumiesz, ta kupa jest u ciebie w mieszkaniu. Więc dla psa ma znaczenie, gdzie ćwiczysz, tak? Czyli jeżeli ćwiczysz tylko w domu, na przykład nie podejmowanie schabowego, czy kiełbasy, czy innych rzeczy, i chcesz to przenieść tak jeden do jeden od razu na zewnątrz, to nie wyjdzie. Więc ja bym bardzo ci sugerował, żebyś też ćwiczyła takie rzeczy, które ona już zna w domu, żebyś ćwiczyła je również na zewnątrz, tak? I nie zaczynaj od razu z najtrudniejszym, dobrze? Zacznij od wzięcia ze sobą schabowego i kiełbasy, dobra? Tak się umawiamy i opowiesz nam, jak ci wyszło. Okej, moi kochani, jeszcze raz wrzucam wam link do naszego webinaru. Przypominam, że jutro jest Dzień Psa. Jakieś niespodzianki powinniście psom zrobić, żeby im było też miło, że was mają. A ja was bardzo, bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować za to, że spędziliśmy ze sobą 45 minut. Było mi jak zwykle ogromnie miło. I już teraz zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Też będziemy mogli sobie pogadać o psach i coś może ciekawego wyjdzie. Trzymamy bardzo, bardzo, bardzo kciuki za Łukasza i jego malutkiego psiunka, który no, został przez niego właśnie przygarnięty po webinarze. Niech mu będzie jak najlepiej. Będzie, bo my mu pomożemy. I też trzymamy łapki i kciuki za Rodkę. Dobra? To bardzo was proszę. Dam wam znać, może napiszę, jak już będzie po wszystkim, napiszę w komentarzu po webinarze, że jak jest, dobra? No, to ściskam was serdecznie, życzę wam dobrej nocy, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Cześć, pa!